Witajcie kochani, dzisiaj chcę się z Wami podzielić moim przepisem na dwie sałatki, które bardzo, bardzo lubię i robię je jak tylko nadarza się taka okazja. Dlatego ci, co nie subskrybują kanału, zapraszam do subskrypcji, wciśnięcia dzwonka, a my po prostu zróbmy te sałateczki. Wszystkie składniki postaram się umieścić w opisie, a ja zaczynam gotować jajeczka. I po kolei będę Wam pokazywał, co będę dodawać. Wstawiłem już wodę. Oczywiście. Solimy wodę przed wrzuceniem jajek. Ja użyję soli kamiennej. Na zimną wodę wrzucam jajka. Ops. Użyję 10 jajek, czyli po 5 na każdą sałatkę. Jak gotować jajka, by się nam dobrze obierały? Macie link pod filmem w opisie. Tam zobaczycie. Tu już nie będę Was zanudzał gotowaniem jaj. Jestem już w połowie gotowania moich jajek, więc pamiętajmy o patencie, by nam się obierały łatwo, szybko i estetycznie. Wiecie, jak to jest, jak się w nie swojej kuchni gotuje. Dlatego ta sałatka jest bardzo fajna i przyjemna do zrobienia. Teraz przygotuję por. Ładnie go pokroimy w kosteczkę. Będziemy jeszcze obierać udka, kurze wędzone. I pokroimy szyneczkę. Ja użyję konserwową, Wy użyjcie takiej, jaką najbardziej lubicie. Zalewamy zimną wodą, oczywiście po to, żeby zatrzymać proces gotowania. I od razu zaczniemy je obierać, jak tylko ostygną nam. Jednego dużego pora dzielę sobie na 4 kawałki i teraz jedne, dwie części pójdą do jednej sałatki, drugie do drugiej. Kroimy w cieniutkie paseczki. Dodam jajka, używając patentu z sitkiem. Pamiętamy, że wciskamy i przekręcamy. Wciskamy i przekręcamy. Tak? Jeszcze raz Wam to pokażę, bardzo blisko. Wciskamy i kręcimy. Hop! Wciskamy i kręcimy. Hop, i mamy piękną kosteczkę wtedy. Patrzcie, jak ładnie nam się te jajeczka ugotowały. Idealnie. Jajka i leci nasza szynka. Ja dodam 300 gram. Pokroję ją również drobną kosteczką. Zobaczcie, jakie mam super. Wow. Swojskie ogóreczki z polskiej działeczki. Mm-hmm.
Mega. Myślę, że damy górek kiszony oczywiście. Teraz zetrę 150 gram sera mozzarelli. A proszę bardzo. Również ja już odsączyłem. Dodam pół puszki groszku i pół puszki kukurydzy. Każdy niech użyje swojego ulubionego majonezu, tudzież zrobionego przez siebie. Sól, jak wspomniałem. I pieprz. Teraz wszystko porządnie wymieszałem. Wymieszaną sałatkę przekładamy do pojemnika, który trafi na nasz stół. W kolejnej sałatce użyję zamiast szynki konserwowej wędzonych ćwiartek z kurczaka. Wykorzystam do tego oczywiście mój groszek, połowa groszku i połowa kukurydzy, bo po prostu się nam zmarnowało. A tak będziemy mieli dwie sałatki o dwóch różnych smakach, aczkolwiek różniące się tylko wkładką mięsną. Więc nie będę Was za długo zanudzał krojeniem przy kolejnej sałatce. Szybko zobaczcie, jak ją wymieszałem. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie wędzone, czy inną wkładkę mięsną. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejka! Tej sałatki, kochani, nie będę w ogóle przyprawiał. Dodam tylko majonez. Wymieszam. Jak wiadomo, kurczak jest słony. Reszta też. Dopiero jak troszkę się ona przegryzie, po dwóch godzinkach wrzucę ją na pół misek, udekoruję. Powiedz, mamusiu, jak ci smakuje? Kota. Dobre. No. Hop. Jak widzicie, warto róbcie. Smacznych dni wam życzę. Hejo.